Nieobecność Steve'a Berta nie zrobiła wyraźnej różnicy. Wicemistrz Polski przegrał po walce, ale znów zawiodła celność. Znakiem firmowym Stelmetu w tym sezonie nie są dynamiczne i zorganizowane akcje, a znikoma skuteczność. W Izmirze Zielonogórzanie trafili do kosza rywali zaledwie jedną trzecią oddanych rzutów. Za dwa celnych było 18 przy 44 próbach. Natomiast z załuku Biało-Zieloni zdobyli tylko 9 punktów, i pudłowali 15 razy. Lider tureckiej ekstraklasy miał zwycięstwo w garści już po pierwszej połowie, gdy osiągnął prowadzenie 50 do 26. Stelmet próbował dogonić Karsiakę w drugiej części meczu, której początek wygrał 18 do 3 i zmniejszył stratę do 9 oczek, później jeszcze do 6. Jednak to gospodarze w decydujących momentach meczu pokazali, jakie znaczenie mają celne rzuty za 3. Turcy odnieśli trzecie zwycięstwo w Eurocupie i są wiceliderem grupy F. Stelmet bez wygranej w tabeli jest ostatni. Za tydzień w piątej kolejce Pucharu Europy Zielonogórzanie podejmą we własnej hali łotewski Wendpils.